Triumf Kamila Stocha w turnieju czterech skoczni to piękna historia, ale życie toczy się dalej. Po krótkim odpoczynku skoczkowie przenieśli się do Austrii, gdzie w weekend czekają ich loty na Kulm. Przed Kamilem Stochem znowu pojawia się szansa, by otworzyć nowy rozdział w swojej karierze. Skocznia do lotów położona między Teuplitz a Bad Mittendorf to obiekt, na którym król czterech skoczni jeszcze nie wygrał. W 2012 roku zajął tam trzecie miejsce, ale w tym jedzie jako faworyt. Kamil skacze techniką taką sprzyjającą oddawaniu długich skoków i sprzyjającą skakaniu na skoczniach mamucich, to przy tej jego wysokiej formie sportowej będzie na pewno jednym z faworytów do czołowych miejsc w tym Pucharze Świata. Na razie jedynym polskim zwycięzcą zawodów Pucharu Świata na Kulm jest Adam Małysz, który wygrał tam w 2005 roku. Zbliżające się zawody będą próbą generalną przed przyszłotygodniowymi Mistrzostwami Świata w lotach. Transmisja konkursu w Stoplitz Bad Mittendorf od soboty na antenie Telewizji Polskiej. Zapraszamy.